Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na dzisiejszej konferencji. Dzisiaj chciałabym powiedzieć odnośnie likwidacji smogu. Wszyscy wiemy, że ważne jest, abyśmy oddychali czystym powietrzem. I żeby móc mieć te czyste powietrze, na to mają wpływ trzy rzeczy. Gospodarstwa domowe, transport i przemysł. Musimy spróbować robić takimi małymi kroczkami coś, żeby to czyste powietrze było tak naprawdę, żeby było, co możemy zrobić. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy miasta Włocławek mogą korzystać z dwóch programów pomocowych. Jest to czyste powietrze, a także program, który został uchwalony na ostatniej Radzie Miasta, dotacji do wymiany kotłów węglowych. Czyli jeżeli ktoś ma kocioł węglowy, czy jego sąsiad, czy ktoś z rodziny, prosimy go o tym poinformować. Wystarczy zgłosić się do Urzędu Miasta i wypełnić wniosek i dostanie się dotację w wysokości 4000 zł na wymianę jednego źródła ciepła. Ważne, że jest to tylko i wyłącznie na kotły węglowe. Mamy też drugi program, czyste powietrze. W ramach czystego powietrza możemy dostać dofinansowanie do 75% jak gdyby kosztów, które musimy ponieść i jest to uzależnione od wysokości dochodów. Program Czyste Powietrze jest bardzo trudnym programem, ciężko aplikować o te dotacje, dlatego my przećwiczyliśmy to na podstawie mieszkanki Włocławka z panem Pawłem Nierychlewskim. Dwa lata temu, gdy zostałam radną, zorganizowałam we Włocławku cykl szkoleń dotyczących czystego powietrza w praktyce, żeby mieszkańcy Włocławka wiedzieli, jak aplikować, na co mogą dostać te dotacje, gdzie składać wnioski i jak najlepiej je napisać. Poprosiłam wówczas pana Pawła Nierychlewskiego, właściciela firmy InstalDom, który pomógł nam i przeprowadził ten cykl szkoleń. W ostatnim czasie, w zeszłym roku, w ramach szlachetnej paczki zwróciła się do mnie pani Krystyna Marszałek z prośbą o pomoc jej podopiecznej. Mieszkanka Włocławka, która ma niskie dochody, opiekuje się niepełnosprawną córką, musiała mieć wymieniony kocioł grzewczy. Zwróciłam się wówczas do pana Pawła Nierychlewskiego z prośbą, żeby przeprowadził cały proces, jak to wygląda w praktyce na podstawie tej pani i w jaki sposób jej pomógł. Przekażę teraz głos, żeby mógł wytłumaczyć, jak to działa. Tak, dokładnie. Paweł Nierychlewski, firma InstalDom. Właśnie nasza firma zajmuje się realizowaniem takich inwestycji, czyli nie dość, że pomagamy napisać wniosek cały, to jeszcze dodatkowo realizujemy daną inwestycję. W tym przypadku, tak jak właśnie rozmawiamy, gdzie było zgłoszenie, że pani potrzebuje wymiany tego typu instalacji, zamontowanie kotła grzewczego i zrobienia przyłącza, napisaliśmy wniosek na cały ten program. Koszt dotacji, który wyszedł dla pani, ze względu na fakt, że nie miała swoich własnych środków, wzięliśmy na własne konto, czyli zrobiliśmy w ten sposób, że podpisaliśmy umowę daną z daną panią. No i koszt całego dofinansowania po zrealizowaniu inwestycji przekazano na nasze konto, także pani nie musiała mieć własnych środków. Pozostałą kwotę, która została poza dofinansowaniem, bo w tym momencie, tak jak mówimy, jest maksymalna kwota dofinansowania do 75%, to pozostałą kwotę udało się od darczyńców zebrać ze szlachetnej paczki, także pani bardzo jest i tak naprawdę korzysta z dofinansowania, które, mówię, dzięki procedurom, które pomagamy usprawniać, udało się zrealizować bardzo pozytywnie i szybko. Chciałabym jakby zachęcić mieszkańców Włocławka, żeby rozejrzeli się wokół siebie, jeżeli widzą gdzieś, że ktoś pali to, i ma kocioł węglowy, żeby zasugerować, żeby zwróciła się taka osoba do Urzędu Miasta po dotację, albo poszukać firmy, która tak samo jak firma pana Pawła Nierychlewskiego, również znajduje w ramach czystego powietrza, jak gdyby pomaga mieszkańcom Włocławka. Dziękuję bardzo.
Może jeśli mogę dodać, pani, która otrzymała właśnie pomoc w postaci tego pieca, jest bardzo zadowolona. Czuje się nareszcie bezpiecznie, dlatego że ona miała zamontowany piec ze względu na bezpieczeństwo, ten kocioł węglowy. Miała zainstalowany w budynku gospodarczym i ciągle musiała zostawiać córkę niepełnosprawną w domu, żeby biec do tego budynku i sprawdzać, czy tam jest wszystko w porządku, tak? Ciągle podrzucać do tego pieca. Teraz jest szczęśliwa, bo ma to w domu, może kontrolować, tak? Jest czysto i ten czas, który poświęcała na palenie w tym piecu, teraz może poświęcić swojej niepełnosprawnej córce. Także naprawdę bardzo dziękuję za pomoc.